Siemanko, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj gramy sobie w tryb Roboxing. Jest to taki symulator boksu, powiedzmy. Tak więc od razu zaczynajmy. Na starcie powiem wam, że troszkę dzisiaj Robuxów wydamy, tak tylko troszeczkę. Ale mam nadzieję, że za to, że wydam jakieś Robuxy, zostawicie na przykład dwa. Tak pokazałem, to tak, 2000 łapek w górę. Byłoby naprawdę fajnie, gdybyście to zrobili, bo jednak troszkę tych Robuxów dzisiaj wydamy. Ogólnie jak widzicie, jest to symulator boksu po prostu. Tutaj sobie już ćwiczą jacyś ludzie, tutaj sparingi. Oczywiście jest tutaj coś takiego jak arena, na której się walczy oczywiście. No wiadomo, ring tutaj i można powiedzieć, że takie, nie wiem, takie zawody są tutaj i wszyscy biorą udział, tak więc... zanim się, chyba automatycznie nawet wszystkich tutaj wrzuca i zanim to się rozpocznie, trzeba trenować, tak więc po kolei sprawdźmy sobie. Mamy tutaj coś takiego, jak takie, nie wiem, dummies, czyli takie kukły do treningu i po prostu musimy klikać, jak w nie klikamy, dostajemy prędkość, więc jak najbardziej spoko, możemy sobie tutaj chwilę się pobawić troszeczkę, plus 2 speed. Oczywiście na początku to leci dość wolno, więc będziemy musieli to troszeczkę przyspieszyć za Robuxy. Póki co wam pokażę, tak to mniej więcej wygląda. Tu sobie ładujemy speed. Halo, proszę odejść stąd. Nie wiem jak stąd odejść. Plus 2 speed, no tak to mniej więcej wygląda. Tutaj sobie przybliżyłem za bardzo kamerę, ale po prostu boksujemy i wyrabiamy sobie naszą prędkość. Tylko ja bym chciał stąd odejść, a nie wiem jak. Halo, proszę mnie stąd wypuścić. Halo. Okej, dobra, mniej więcej wygląda to tak, że musimy 15 razy uderzyć i nie możemy sobie odejść, dopóki nie skończymy treningu, tak więc dość ciekawie. Więc tak, tu sobie wyrabiamy prędkość, prędkość naszych ciosów czy coś takiego. W ogóle tu zobaczcie, mamy statystyki. Siła na poziomie pierwszym, mam fitness na poziomie drugim, prędkość na poziomie drugim, endurance, czyli takie dodatkowe życie, czyli wytrzymałość może, tak to rozumiem. No i oczywiście możemy jakieś boosty sobie zakupić, więc na razie sobie wypróbujmy to. Leci nam po jeden fitnessu, z tego co widzę tutaj. Możemy sobie na bieżni troszkę pobiegać, więc warto tutaj troszeczkę sobie, że tak powiem, podboostować te wszystkie rzeczy, zanim wejdziemy na jakiś ring. Więc tak, tutaj prędkość sobie boostujemy i chyba gdzieś tutaj właśnie po drugiej stronie, możemy sobie, o kurde, możemy się dopakować, czyli to co najbardziej lubię. Okej, 10 squat jumps. Okej, co to jest squat jumps? Dobra, spróbujmy. Pajacyki, okej. Spoko, i w sumie nie musimy nic za bardzo tutaj robić. Nasza postać automatycznie się tutaj, nie wiem, trenuje, tak? Więc jak najbardziej spoko. Plus jeden siły, plus jeden siły, plus jeden. Dobra, nie, trochę nam tej siły przybyło. Mam już jakiś, mam już drugi poziom siły. Nie mam jeszcze drugiego, więc możemy się jeszcze tutaj dopakować. Dopakować najbardziej. Okej, tu jest w ogóle jakiś trener nasz, nie wiem o co chodzi. Never ever give up, Bob. Aha, że Bob powiedział, nigdy, nigdy się nie poddawaj. Coś w tym stylu. Tu jest jeszcze jakiś ziomek, sobie zaraz to przeczytamy. Co to jest? Help, I was kidnapped, now I'm here. Pomocy, zostałem porwany, teraz jestem tutaj. Okej, spoko, nie wiem gdzie on jest, ale... Nie wiem, może chodzi tutaj, może to jest jakaś fabuła, że musimy go po prostu tutaj uratować. Dobra, co my tu mamy, co to jest? Okej. Wow, do you want to buy Game Pass Beta Tester Gloves? Jakieś rękawice możemy kupić. Na razie chyba nie będę tego potrzebował. Tu mamy jakieś top listy, ranki, kto jest po prostu 326 level. No to nieźle, ktoś ma 326 poziom. To niezły z niego tutaj ziomek. My pójdziemy do Roboxing Store, żeby troszeczkę się tutaj zboostować. I tak, mamy coś takiego jak feature, czyli możemy sobie tutaj rękawice kupować za, nie wiem, boxy, tak chyba to się nazywa tutaj waluta w tym trybie. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Niektóre kosztują nawet po 50 tysięcy, więc no, że tak powiem, całkiem dużo. Możemy te beta glowsy sobie kupić za aż 50 robuxów, ale tu jest coś innego, co mnie interesuje, mianowicie shake'i. Mamy shake waniliowy, czekoladowy albo toksyczny, który zwiększa nam razy 5 boost, czyli 5 razy szybciej po prostu tutaj sobie ćwiczymy. Mamy tutaj razy 2 boosta, razy oczywiście za robuxy, tak? Nie, przepraszam, to jest za ten, za tą zwykłą walutę. Okej, ja myślałem, że to wszystko jest za robuxy. No to myślę, że buścik razy 5, jak najbardziej spoko. Na 10 minut, więc te 10 minut będziemy musieli jak najbardziej tutaj wykorzystać. Tak więc widzicie, kupuję coś za robuxy, więc mam nadzieję, że tutaj mnie wspomożecie tymi łapkami w górę chociaż, żeby mi się troszkę zwróciło. Dobra.
Co robimy? Co robimy? Bo mamy tylko 10 minut, więc trzeba uważać, żeby tutaj... W ogóle statistics... No boost. Halo, czemu nie mam boosta? Kupiłem to przecież, wydałem robuxy, więc o co chodzi? Halo, co tu się dzieje? Bye. Okej. Po 10 minut, więc może gdzieś tutaj to mam... Okej, dobra, mamy inventory. Dobra, już się wystraszyłem, że wydałem robuxy, a mi nie dało. Dobra, bierzemy shake'a, pijemy. Siorbu, siorbu. Pięknie. I lecimy, lecimy trenować. Dobra, szybko, szybko, żeby tego czasu tutaj nie stracić. Tu mamy statystyki. I teraz po ile nam leci? Po 5 fitnessu. Nice, no teraz to rozumiem. Więc ten 5 razy boosta będziemy musieli to wykorzystać jak najbardziej. Więc dobra, wbijamy sobie po 5 fitnessu, więc spoko. Myślę, że wbijmy sobie tak, nie wiem, do 10 poziomu. Myślę, że będzie całkiem spoko. O Jezu, jak ten boost szybko schodzi. Moje robuxy. W ogóle też jest tutaj rankingi są, co ciekawe, więc jak przegrywamy na arenie, no to tracimy, więc no, dość ciekawie tutaj. Mam nadzieję, że mnie nie wrzuci tutaj na arenę przez przypadek, bo by naprawdę było niezbyt fajnie, gdyby mnie tutaj na arenkę wrzuciło. Dobra, no to mamy niezły buścik. Troszkę sobie pobiegamy. No już teraz leci troszeczkę wolniej, no ale mamy jednak razy 5 boosta, więc jak najbardziej tutaj ok. 4% extra damage, więc w sumie mógłbym sobie stamina, jeżeli się przewrócimy czy coś, to wtedy szybciej będziemy mogli wstać, bo się regeneruje nam tutaj jakby nasza, nie wiem, wytrzymałość, coś takiego. Więc dodatkowe życie, endurance. Dobra, fitness do 10, a resztę będziemy po prostu tutaj sobie ładować, nie wiem, powiedzmy siłę, tak? Bo jednak ekstra dodatkowe obrażenia, myślę, że to jak najbardziej spoko. Jeżeli dobrze to ugramy, to będziemy mogli tutaj naprawdę zadać spoko, fajne obrażenia. Dobra, poziom 10, dobra, lecimy. Gdzie najszybciej siłę tutaj sobie zboostować? No chyba najlepiej będzie tutaj. Siła 5. Pięknie, więc będziemy sobie tutaj troszeczkę ćwiczyli. A gdzie się ładuje endurance? Tak sobie myślę. Ciekawe. Mam na poziomie 4, więc gdzieś tutaj jednak musi się to ładować. Sprawdźmy. Chyba tutaj. Speed train, nie. Speed, a endurance? Ciekawe. Dobra, zróbmy to może. Pyk. Plus 10 speeda. Okej, speed nam leci bardzo fajnie. Więc możemy się tutaj troszeczkę pobawić. Tą prędkość. Po 10 leci, więc myślę, że do 10 poziomu jak najbardziej tutaj damy radę. Pyk. 10 speeda. 10 speeda, pięknie. Pyk. W ogóle tutaj ludzie mają też sporo elo, z tego co widzę, 1500 niektórzy mają tych punktów. Więc nieźle. 5 razy buścik. No kurczę, nie chciałbym, żeby mi się skończył ten buścik niestety. Punch speed 4,5%, więc można się tutaj fajnie wyboostować. No oczywiście jak ktoś spędzi tutaj więcej czasu, no to wiadomo, będzie po prostu silniejszy. Będzie w stanie pokonać silniejszych wrogów. Dobra, daliśmy radę. Gdzie jest wytrzymałość? Ja to nie chcę jak za bardzo chodzić. No tu na pewno siła, co nie? Strength, endurance. Dodatkowe życie i się zastanawiam właśnie, gdzie to można sobie zboostować. Mam 4 poziom tego, nie chcę tutaj marnować. Okej. On tam robi jakieś brzuszki z tego co widzę. Może tutaj. Legs lift. Okej, to są takie brzuszki, bo można powiedzieć, że takie nożyce trochę. Albo świeca, coś w tym stylu tutaj jest ćwiczone. A może endurance się ładuje, nie wiem, podczas walki z innymi? Zobaczmy tutaj. O kurde, ale tutaj lecą brzuszki. Kurde, pięknie. Że tak powiem, no, wyćwiczymy się tutaj ekstra. Właśnie, mamy 14% dodatkowych obrażeń. Więc spoko, jak najbardziej. Tylko gdzie się ćwiczy endurance? To mnie najbardziej ciekawi. Nie chcę tutaj za bardzo zmarnować tego. Tutaj już byliśmy. Fitness. Speed, fitness, sparring practice. Tu jest jakiś pokój. Strength. Nie widzę, gdzie tu się ładuje endurance. Nie mam pojęcia. Dobra, nie marnujmy tego. Może jakoś się tutaj porozglądam i gdzieś tutaj znajdę to. Tam w ogóle jest jeszcze jakiś pokój, ale... Sparum, speed, więc będziemy mogli iść na spa nawet. Jak najbardziej spoko, mi się to podoba. Dobra, jeszcze raz sobie zróbmy jakieś tutaj ćwiczenia. Okej.
na bicka. Będziemy sobie dzisiaj bicka ćwiczyć, więc dość przyjemnie. I co? No gdzieś tutaj musi być. Może jakiś sparring na arenie? Sparring practice. Może sparring daje endurance? Tak sobie teraz myślę, ale nie wiem w sumie dokładnie, więc nie chcę wam też tutaj jakiś głupot po prostu gadać. Pięknie, plus 5 siły. Mamy poziom 11, więc nice. Myślę, że jeszcze sobie wbijemy tak tej siły więcej, żeby jak najwięcej tutaj obrażeń zadawać. Myślę, że tutaj chyba nie będzie aż tak źle, takie mam wrażenie. Round 2, w ogóle jeszcze trwa w ogóle cały czas ten turniej, więc no... A co jest na pierwszym? Ciekawe, bo tutaj robimy robimy takie coś jakby... Jak to się w ogóle nazywa? Zobaczmy. Squats, czyli tak jakby, nie wiem, pajacyki? Push-ups. O, pompki, tak jest! Tu możemy sobie poćwiczyć, jak najbardziej. No i nie wiem gdzie się ćwiczy endurance, więc w sumie jolo. Dobra, mam jeszcze trochę boostu, więc ja sobie tutaj poćwiczę i zrobimy małe cięcie, żebyście po prostu nie musieli oglądać, jak tutaj przez kolejne 5 minut wykonuję jakieś nudne ćwiczenia. Okej, jak widzicie, to już są nasze ostatnie ćwiczenia na buście, tak więc wykorzystajmy to jak najbardziej się da. No i co, pójdziemy sobie zaraz na jakiś sparring, pójdziemy sobie zawalczyć z kimś. Na razie taki malutki sparring, żeby tutaj nie przedłużać oczywiście. I później pójdziemy na arenę, tak więc zobaczcie, mamy poziom 21 siły, 42% extra damage. Mam nadzieję, że endurance ładuje się podczas bicia się z innymi. Takie mam wrażenie, że tak to właśnie powinno wyglądać. Okej, razy 5 buścik naprawdę fajnie tutaj zadziałał. Robuxy wydane, ale myślę, że było warto, tak uważam. Jak najbardziej. Razy 5 to wszystko leci, bym sobie kupił takich, nie wiem, z 10 najlepiej, co nie? Ale kurczę, nie mam aż tyle robuxów, żeby tyle wydawać. Więc no niestety już nie mamy boosta, ale dalej leci po 5. Okej, a sprawdźmy teraz. O, teraz już po 1. No, po 1 siły, no to już jest tak... Troszeczkę już tutaj zbyt wolno, tak uważam. Ale dobra, to nie problem. Wszystko da się załatwić. Dobra, lecimy. Okej, i co? No coś czas na jakiś mały sparring. Dobra, kto chce ze mną walczyć? Który typ chce ze mną tutaj zawalczyć? Jakiś mały sparring. Zobaczmy, okej. Ja stanąłem tutaj, poczekamy aż ktoś przyjdzie. Okej, chcę walczyć, dobra, no to chodź. Okej, tak wygląda walka mniej więcej. Wrzuciłem je w ogóle na arenę od razu. Halo, nie jestem gotowy. Ale go tutaj napierdzielamy. Knockout, jest, siła. Pięknie, leży, dobra, wstał, okej, wstał. Dobra, oddalmy się troszeczkę. Boom! Okej, kolejny knockout. Ale słabiak z niego. Dajemy radę tutaj. Block, defense, stamina w ogóle tutaj mamy. Zwycięstwo! Wygraliśmy to! I kończy się to naszą śmiercią. No cóż. Ale dobra, zwyciężyliśmy. Kurczę, że tak powiem, całkiem spoko. No i co, zaliczyło nam tutaj? Teraz będzie walczył Kuba 101 Sniper versus Markuser Sup. Tak. Okej, jeden na jednego i tutaj każdy odpada. Rozumiem. Więc to będzie trwało naprawdę długo, więc też wszystkiego wam tutaj nie pokażę. Może zrobimy sobie jakiś oddzielny odcinek, jeżeli bardzo będziecie chcieli. Już z samej walki tylko tutaj na arenie. No ale to już od was będzie zależało. Dobra, chodźmy na jakiś sparring kolejny. Dobra, tutaj może. Zobaczmy, czy nam endurance przybyło. Ej, no przybyło nam endurance, z tego co widzę. Spoko, czyli endurance ćwiczy się po prostu walcząc z innymi, tak więc dość ciekawie. Kto chce walczyć? Halo? Can pass 4 event block. Okej. Nie wiem, co tutaj piszą. Kto chce walczyć? Tutaj typy walczą, kurde. Teraz walczy tutaj Kuba 101, okej, versus tamten. No i czekamy, kurde, no halo, czy ktoś chce ze mną zawalczyć? Kto chce ze mną walczyć? Okej, dobra, walczymy z Kubą 101 Sniperem, napisał omygy. Dobra, Kuba Sniper, o nie, ale mnie tutaj załatwił. Kuba Sniper jest tutaj naszym widzem, więc trzeba ostro dać mu w kość tutaj. Pamiętaj, Kuba, że jestem silniejszy. Ha, leżysz! Okej, podniósł się, dobra, to niezły z niego tutaj cwaniak z Kuby. A masz! Okej, stamina mi się skończyła. Niedobrze. Ewakuacja. Musimy zregenerować staminę. Boom.
W ogóle to jest jeszcze pod B coś, ja w ogóle B nie używałem. Halo, Sowo, użyć mi mocy! Pod B chyba możemy jakiś unik Aha, chyba to jest... Clinch to jest chyba z dwóch pięści? Tak to rozumiem, dobra. O nie! Wstajemy, dobra. Chodź tu, Kubo, snajperze. Zaraz zawalczymy. Boże, też ma czerwone rękawice, czyli te zwykłe. Leży, okej, okay, ale mu przywaliłem. Okej, okay. gy. Napiszmy mu. XD. Wew. Fight. O kurde. To niezłe mi tutaj, obrona spadła. Kuba, poddaj się. Poddaj się. Jestem silniejszy od ciebie. Jest, leży. Zwycięstwo, zwycięstwo. Kuba, snajper rozłożony na łopatki. 8, 9, 10. KO, wygrałem to, wygrałem to. Real? Tak, to ja, Agiros. Jesteś na odcinku. Dobra, Kuba został rozwalony, więc całkiem przyzwoicie. Nie wiem, czy jeszcze coś ciekawego tutaj można robić. Obstawiam, że można, tak? Ale no... nie chcę mi się czekać na arenę, więc chyba zrobimy sobie jeszcze jakiś sparring. Może ktoś inny tym razem będzie chciał zawalczyć, na przykład Kacpi. O, Kacpi chce walczyć, dobra, no to chodź Kacpi. Też obstawiam, że to jest widz. Dobra. O kurde, Kacpi tu już chyba jest jakimś kozakiem w tą gierkę. Chodź tu Kacpi, walczymy. Chodź tu typiarzu. A może nie jest wcale taki dobry, jakby się mogło wydawać. Sowa użyczyła mi swojej mocy. Dzięki temu cię pokonałem, Kacpi. Dobra, dobra, wstał. W ogóle już left mouse to mamy jab puncha. Okej, okay, więc w sumie... O, Kacpi się nie rusza. Kacpi się nie rusza. Dostał laga chyba. Siema, Kacpi. Jak tam? God Admiros. Jestem widzem. Spoko. XD. Spoko, spoko loko, ale walczymy tutaj. Ho. No chodź, jeden cios leży, kurde. Rozpykany. Kacpi to mój... Nie wiem, cokolwiek to znaczy, jakiś... KO. Halo. Nie za... Silny jesteś, Kacpi? Jest, rozwalony. Pięknie, jak go tutaj normalnie rozłożyłem na łopatki. Oh yeah. I am learn clinch. Nach. KO, zwycięstwo. Kurczę, pokonałem dwóch widzów. Jej. Ta muzyczka jest po prostu, że tak powiem, epicka. To jest ODC? Tak, odcinek nagrywam. Fajny tryb. O, tak napiszemy, fajny tryb. Dobra, czy możemy sobie jeszcze raz tutaj zawalczyć? Może jakiś jeszcze jeden widz chciałby zawalczyć? Kome. Okej. Okay. Dobra, zawalczymy jeszcze z tym typem. To nie jest Polak, to nie jest nasz widz, więc nie będziemy tutaj oszczędzać go. I od razu mu przywalimy. Ojej, albo on nam przywali. O kurde, jak to chyba kozak jest. Ja mu nic nie robię. Ile on ma życia? Niezniszczalny jest, czy co? Dobrze, to jest tylko sparring, halo. Jak na prawdziwym ringu, to ja bym chyba tutaj... Umarł. Rozłożony na łopatki, niestety. Poległem. Walka, fight! Dobra. Coś tam jestem w stanie mu zadać, ale... Ej, powaliłem go! Dałem radę, ej, zmęczył się typek. Nice. O ty! Najgorszy. Okej, okay, dobra, nie mam z nim szans. Powalił mnie na ringu niestety. A, nie spodziewał się, że wstanę w ostatniej sekundzie. Już tak liczył po cicho, poddał się. A tu nie ma tak lekko. Wytrącił mnie z równowagi w ogóle. Halo, typie, co tu się dzieje? Proszę tak nie robić. Jest, powalony. Ej, no chyba z nim zwyciężę. Jest szansa, że mi się uda. Chociaż nie obstawiam, że on wstanie tutaj. 9. I wstał. No, takie typical, co nie? Poczekał, aż się zregeneruje mu tutaj siła i... Co to za jakiś atak? Grad ciosów.
Grad ciosów, dobra, zaraz będę leżał, już chyba nie wstanę. Na to wychodzi. Próbujemy, próbujemy. Stamina się regeneruje. Stay down. Nie! Nie dałem rady, kurde, pokonał nas. Napiszmy mu GG. O Boże, co to było? Co to było? Takie troszkę XD, szczerze powiedziawszy. No to nieźle, no dobra, tak wygląda mniej więcej tryb Roboxing Simulator, albo po prostu Roboxing, tak więc możecie tutaj zawalczyć troszkę na arenie z innymi, troszkę się pobawić. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, kończymy go w tym miejscu. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, bo wydałem Robuxy, tak więc mam nadzieję, że też to zrobicie. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!